Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim Michał Bańbuła! Witam wszystkich. Wygląda trochę jak Mikołaj. Jestem w Polsce. Robię rozwóz. Nie wiem, czy wszystko rozwiozę, ale mam plan taki. I myślę, muszę zwieźć Peugeota i myślę, czy się tu nie rozpiąć. Mam 25 km stąd. I w sumie mogłem tu wrócić i wrócić stąd. Nie wiem, czy tu się rozpinać, bo jest fajna miejscówka. Zjechałbym pandą, przejechałbym tym, rozpiąłbym przyczepkę i bym po to przyjechał. I myślę, czy tak właśnie nie zrobić. Właśnie, no myślę i tak może wymyślę, że tu by łatwiej było niż wszędzie indziej, ale jeszcze pomyślę. Czy 25 km robić, no to trochę kawał drogi. Ja jednak jadę. O, ktoś mi mówi siema. Koleżka właśnie jakiś mnie zaczepił. Co, kumplu? Zaczepił mnie, czy... że mnie zna. Z kanału. Czapek jest ze mną. Co, kumplu? Nie pijesz wody? Znowu wylewam wodę twoją. No, kumplu. Jezu, jesteś rekinek, no. Nie wiem, gdzie tu jestem, jakie to jest miejscowość, ale fajna stacja, powiem wam, w środku nawet taka wyposażona. Prysznic za darmo. Agras, coś takiego. No, nie jest zła. Warto stanąć. Czy dyszki za parking, za który nie zapłaciłem? Nikt mnie nie pytał. I chyba mają coś wspólnego z wsią. Bo Agras, tak mi się kojarzy. Zagra. Dobra, ruszam do gościa. Dzwoniłem do niego. Teraz mi dzwoni jeszcze następny. O tego Peugeota. A co do pandy, to nie wiem, czy rozwiozę, bo będzie... bo fotograf ma jeszcze jeden samochód, który jest w tamtą stronę. I nie wiem, czy mi się opłaca z jednym jechać. Zobaczę, jak będę stał z czasem. Tak zrobię. No taki, kurde, taką stację ktoś tu wam powiem prywatna, no bo to jakaś firma taka prywatna, ktoś odjebał kawał stacji. Dobra stacja. Gdzieś na zjeździe za czwórki koło Grudków, co jakoś tak chyba. Uśmiechnij się, kumplu. Nie do śmiechu ci? Ty się postawiłeś jak Hans Kloss w ostatniej części. Tak. Grudków. Za czwórki jak się zjeżdża. Dawid mnie zostawił bez kółka. I znowu mam zabawę. Muszę się rozpiąć, żeby tego zrzucić pierw. Ale żebyś muszę się rozpiąć. Zjadę tym, zjadę tym, zjadę tamtym. I będzie petarda. Lubię tą robotę, szczególnie z rana w piątek. Na dodatek jedzie fotograf po 3 samochody na odbiór. Ma jechać po jeden. Okazało się, że jeden będzie gotowy dopiero na jutro. No czyli wiadomo, że go nie bierze. I jest kurwa lipa. Do tyłu kasa. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć to cacko. Nie wam pokażę od środka. Pięknie. Każdy. Patrz, ja wstecz czy ma. Każdy o tym marzył swego czasu, bądźmy szczerzy. Może nie w tym kolorze, ale jest kurwa piękny. Pali od strzała, podładował się akumulator jakieś 12 minut. Na chodzie go zostawiłem i cyka. Dodge. Dodge jest petarda, kurwa.
czy odjedzie przy otwartych drzwiach. No jedzie jak strzała, czekajcie. Muszę zobaczyć, jak tu stoi jeszcze do przodu. Dobra, może będzie. Kiedyś miałem 7 BT. 2010 rok chyba. To wtedy była dość nowa. Wtedy była dość nowa i jeszcze trochę podjadę. Wtedy była dość nowa i znaczy wtedy to była 2-letnia. No to było dawno temu. I ham z Polski kupiłem. Nie zamkłem drzwi i nie mogłem ruszyć samochodem. Siedziałem nad tym z 30 minut, kurwa. O co chodzi? Zepsuł mi się samochód. Aż po chwili ktoś mi tam powiedział, że zamknij sobie drzwi, że musi. Koniec historii. Stoi pięknie. Dobra, muszę odjechać tym, wjechać tym na hak. Chodź Czapek. Skakuj, kumplu. Skakuj, jeszcze musimy tutaj numer zrobić. Skakuj. Już. Dawaj, pyk. Dobra, byłem u gościa. Zrzuciłem mu to, nie chciałem tam kręcić, bo jakiś prywaciarz to jeszcze by robił aferę koperkową. Ładuję teraz to. Szukam jeszcze, kurde, powrotu, ale w piątek o godzinie 10:30 to z tego kodu, którego mi pasuje, może być ciężko. Lipa, ty, to nie tu wjechałem, gdzie miałem wjechać, ale jaja. Jadę sobie, to nie tu, dzień dobry, do widzenia. Ty, no to nie tu wjechałem. Gdzie jest, kurwa, moje, gdzie są moje samochody, panowie? No, nieprawdopodobna historia. Dwie drogi na wsi, a ja się zgubiłem. Da się, kurwa, patrzcie, bocian i skuter. Skutery, sprzedaż, serwis. No pięknie to ktoś zareklamował. Dobra, to jest tutaj Lotos, na Lotos. Kurwa, panowie, na Lotos miałem wjechać. Czekajcie, bo dalej nie wiem gdzie. Tutaj, no dobra. No. Stoi mój Pershing. Ładuję jedno, drugie. Ładuję, przyczepiam. Tam się muszę zawinąć. Wjebałem się trochę, czekajcie, zobaczę. Muszę, tam będzie lepsza nawinka. Bo tutaj cofając jest taki problem, że non-stop ktoś wyjeżdża. Będę musiał to cofnę, ale jak nie muszę, to by było lepiej. Wiecie, gdzie sobie cofnę? Tutaj chyba tak sobie wjadę. Cofnę do tyłu. Będzie kurwa petarda. Zmęczony jestem po tym tygodniu. Mały wstał. Ta. Gdzie jest tata? Taty nie ma. No, mówi, że jeszcze nie ma taty, chłopie. Aha, o, nie. Miał być tata. A tata jeszcze się bawi w lawę ciorza, chłopie. Co tata robisz? Bawię się w lawę ciorza. Śmigam. Robię tu nawrotkę robię tutaj. I do załadunku mam, ty, zapomniałem, biję mapę, zapomniałem ile mam do załadunku, no ciężki, kurwa, rekin jestem. And then mam nadzieję, że jakiś odważny rowerowiec teraz nie będzie jechał na elektrycznej hulajnodze i nie zajebie mi w przyczepkę. Ale nic się nie marcie, będziemy słyszeć o coś. Jest dobrze! Tirowiec jedzie, skręca tam, gdzie ja na pewno. No jak, nie jak, tak. Opowiem wam szybką historię, która się właśnie wydarzyła. Zapinałem przyczepkę. No i nie podpompowałem za dobrze i trochę za wysoko była. Troszkę była za wysoko, no i nie mogłem jej dopiąć, nie? No i stoi tam jakiś gościu, idzie, widzę od samochodu, idzie jednego do drugiego, do ludzi tam gada. To mówię, jakiś żulek zbiera na wino, nie? Mówię, koleżko, odnę tutaj. No to idzie do mnie, zostawił tych ludzi, idzie do mnie.
Ja weź no tu wskakuj na ten hak, nie? Pomożesz mi to zapiąć, nie? No to chłopina wskoczył na hak. Mówi, ty chyba powinniśmy się zamienić. W sensie, że ja jestem ten grubszy. Ja mówię, no dobra, ale nie będziesz wiedział jak. No i wskoczył, pyk. Wzięliśmy to, dopiąłem to. No i mówię mu, wyciągam. No i tam mówi, co to, to na sprzedaż czy coś? Ja mówię, no jak to żulek, nie? Zagaduje, nie? Ja mówię, nie, jeżdżę tylko kierowcą. Aha, no. No i wyciągam, oddaję mu piątkę, nie? Masz piątkę, nie? On mówi, nie no, co ty człowieku? Obrócił się i poszedł, wsiadł do znajomych, mówi, dobra, to ja jadę, Baśka, na razie. Wsiadł do samochodu i pojechał. Kurwa, a jadę chłopa. Koleżko, no tutaj, chłop z 55 lat. I no i kto wyszedł na buraka? Dojeżdżam gdzieś do rozładunku, nie wiem, gdzie ja jestem, ludzie, ty. Znaczy, wiem, gdzie jestem, ale nie wiem, czemu ja tu jestem w ogóle. Co to jest? Co to za budynek? Środek wsi, środek największych środków wsi. Kurwa, odjebany hotel. Biały dom. Trzy gwiazdki, a wygląda na... O, ktoś mi dzwoni. Przyjechałem, wiecie co, no, tam jest jeszcze taka jedna... Wjechałem sobie do tyłu. Tam jest jeszcze jedna taka dróżka i tam mi pokazywała nawi. No to mówię, ale tam było wąsko. Mówię, wjadę sobie tu. A z czego się okazuje, to jest tu. No, że petarda. Biedy widzę, tutaj nie widzieli, to zobaczę jak ja wyjdę do nich z samochodu. Nie wiem, czy wam pokazałem docza. Kobieta tam idzie, widzę, że biedy to nie widzieli naprawdę. Dwa amstafy masz. To pana piesek? Ja mówię tak. Oj, 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 no kurwa, żeby nie wiedzieli. Była duża awantura. Dobra, zjeżdżam tym rekinem. Chcesz zjechać, młody? Chcesz zjechać? Nie. Mało raz mówi, że zjedzie. Dobra, zeszedł pięknie. Szybko, łatwo i przyjemnie. Mikołów. Byłem w Mikołowie. Tam są Gliwice. Tu jest Mikołów już. Różnica jest jakieś 300 metrów. Co najlepsze, znam te tereny bardzo dobrze, bo kiedyś tutaj pracowałem. W tych rejonach miałem filmę ze swoim wspólnikiem i tutaj jest taka zajebista cukiernia, powiem wam tak, petarda. I wiecie co właśnie zrobię, właśnie tam do niej pojadę, ale ładne widoki teraz, no, prawda, drzewka, wiesz jak to geje się robią te serduszka takie. Jadę do tej cukierni, no to jest petarda, powiem wam tak. Jestem po szkole cukierniczej. Taki kurde, takie zwierzenie sympatyczne wam powiem. Mikołów. Żeby był w Mikołowie, teraz jestem w Paniówkach. Paniówki to są pod Gliwice. I tam jest cukiernia. Jak ta cukiernia będzie otwarta, bo byłem tu jakieś dwa miesiące, nie wiem, może z miesiąc temu byłem z małym na takiej wystawie Lego. I bo on jest konstruktorem, buduje wszystko z wszystkich klocków albo ze wszystkiego co ma. Chyba będzie inżynierem. I byłem na tej cukierni, ale była zamknięta. A teraz tam idę. Czekajcie, postaram się nie jebnąć tej dziewczynki na rowerze. Czy tam chłopca, nie dziewczynki. Jadę do tej cukierni. Tam jest zajebiste, najlepsze serniki. Najlepsze serniki i najlepsze makowce. Powiem wam, petarda, nie? A jestem znawcą tego, bo jak widzicie po mnie, jestem grubą świnią, która żre takie rzeczy. To jest najlepsze ciasto w okolicy. Moja świętej pamięci babcia kiedyś robiła takie. Jessica Alba jedzie. Taka troszkę starsza. Jedź dziadzia. Odwagi. To tylko przesądy. Zrobię im reklamę, ale to nawet bezpłatną. Gliwice Paniówki. Tu jest petarda. Wjedźcie sobie kiedyś. Makowiec i sernik, kurwa, masakra. Nie wiem, czy będzie, bo tu czasami jest kolejka po 30 osób. Mam to. Makowiec wziąłem, bo sernik pani powiedziała, że nie wie, zostało kawałek, nie wie, czy to jest świeży. Potem mówi, że to jest jednak świeży. Ja mówię, tylko nie jestem pewna. Z wystawy. Ja mówię, to może zjem połowę tego sernika, a ja pani powiem, czy jest świeży. Jak jest świeży, to pani drugą sprzeda jako świeżą. No tak, nie mogę. No dobra, to biorę makowca. Nic się nie martw, czapek, niosę troszkę zapachu do tego. Kumplu, kumplu,
Gdybyś się nie rozpędził. Tak to wygląda, ale powiem wam, mistrzostwo świata jest. Jaki jeszcze cieplutki. Nie mam takich rzeczy jak nóż, także im tak. Kumplo, to nie dla ciebie, byś się wymiotował. Petarda! Stoję w korku pół godziny, bo niedaleko mnie robią drogę. Wojna idzie, oni se drogi robią. Karabiny ludziom rozdawać, to oni se drogę robią. Nie wiem po co, chyba dla czołgów, kurwa, rosyjskich. Plan taki, zostawiam przyczepkę u siebie, żeby z tym nie jeździć. I no bo i tak praktycznie mam po drodze, może zjadę 2 km. Zostawię przyczepkę i jadę zrzucić tego, tą pandę piękną, a później jadę dać na przegląd samochód, na zmianę oleju. Nie na przegląd, na zmianę oleju. Mam 48, muszę co 50, zmieniałem 12, 13 temu, 15 tysięcy temu. Teraz muszę, pięknie, teraz muszę u nich zmienić. Także jadę tam i tam przyjedzie po mnie moja narzeczona z synusiem. Zrzuciłem się na szybko na tym Lotosie, zostawiłem przyczepkę. Mam nadzieję, że jakiś cwany lis nie zostawi mi tej przyczepki do wyjazdu. Ale chyba, no, chyba ma, mają ludzie, chociaż no, mają rozum, to jest pojęcie względne. No ale chyba nie zostawi mnie nikt. Znaczy, jak mnie zastawi, no nie, no, jak mnie zastawi, to pójdzie do domu, to mnie zastawi. Mijanie ładnie na pasach jest dobrze. Dobra, zwiozłem ludziom Fiatę Pandę. Powiem wam, że na wsi ci ludzie do tacy stacji są kurwa normalniejsi. Zauważyliście to? Dzień dobry, jak się jechało, czy to. A w mieście weź to tam jebni, albo nawet nie wyjdzie do ciebie. Dobra, naraj. Powiem wam, że te miasta to niszczą nas, ludzi. Fajne tu okolice. Znałem tutaj takie tereny. Byłem gdzieś tutaj nawet na bramce niedawno. Niedaleko stałem. Ale było to lata temu, że jeszcze byłem młody i miałem włosy. Nie miałem tego. Jak się to mówi? Słaba chata. Jak się to mówi? Aha, kurwa, brzucha nie miałem jeszcze. I gdzieś tutaj pracowałem, ale nie pamiętam terenu. Fajnie. Dobra, komu w drogę temu Adidasy? Jadę na serwis, oddać samochód. Co już myśleliście, że koniec? Panowie, musicie wytrzymać do końca. Jadę na serwis, a później może jeszcze coś wymyślę. Iveco! Muszę objechać. Tam jest taki myczek i objadę. Kurwa, z drogi mnie spycha, dziadę. Chłopie. Insignie, to zaraz trzeba będzie holować. Zostawiłem samochód. Idę. Czapek ze mną, nie mam wyjścia. Idę, zaraz przyjedzie moja z synkiem. Michael, panowie. Idę po Iveco. Niestety muszę zapłacić za serwis. 880 netto, kurwa, myślałem, że za darmo. Lipton Iced Tea. Zarosłem jak wieprz. Nie wiem, że się nie ogolę. Nie mogę być taki seksowny, bo robię trochę przykrość innym chłopakom. Mam mój sprzęcik, panowie. Ależ tu, kurwa, cuchnie. Niemożliwe. Zostawiłem wszystkie rzeczy tutaj, bo nie chciało mi się sprzątać. Nie wiem kiedy. Oni sobie chyba to położyli, wiecie po co? Żebym się nie ubrudzić od tego. 1050 zł zapłaciłem. Także nie jest najgorzej. Jadę odstawić samochód i później odebrać samochód kolejny od fotografa. Widzimy się, że tak powiem, za moment.
Znalazłem nowy biznes, panowie. Myślę, fajnie, że deszcz pada. Myślę, że powinien być taki biznes. Jest luka w biznesie. Patrzcie, aby był taki biznes pod tytułem myjemy upierdolony samochód po trasie. I teraz zostawiam samochód na parking, dzwonię do chłopaków i mówię, panowie, weźcie nam, przyjdźcie, umyjcie samochód, bo jest zajechany po trasie. Dobra, przyjeżdżamy. Pyk, pyk, płaci zim. Pyk, pyk. Odbierasz gotowy. Co wy na to? Jest to jakiś sposób na to. Powiem wam, mała luka w biznesie. Nie ma takiego czegoś. Trzeba by jechać, wszystko. No nie ma, żeby ci ktoś po trasie umył samochód. Chyba, że weźmiesz żulka i dasz mu na flaszkę, to może ci umyje. Deszcz pada jeszcze. Kurwa, jak ja to lubię. Teraz jest tak. Pozdawiłem tu przyczepkę. Mówię do gościa ze stacji, ty, tylko żeby mi tego ktoś nie zastawił. Mówi, no wie pan co, nie mogę panu obiecać. Ja mówię, no to fajnie. No ale mam nadzieję, że nie znalazł się nikt taki, kurwa, sprycia, żeby mi zajechał za przyczepkę. Chociaż właśnie myślałem, że już jeden się znalazł. Nie, stoi przyczepka, dobra. Jeszcze mam miejsce tutaj. Ty, no to bym to najlepiej... Dobra, ty, jeszcze to inaczej zrobię. Zastawię sobie miejsce na drugi samochód. O, właśnie. Tak sobie zrobię. Stoi przyczepka, a tu sobie postawię miejsce na drugi samochód. Jest petarda. Dobra, jadę po drugi. Miałem takiego XJ-ta. Dobra, fotograf dał. Wszystko gra. Samochód umyty. Kurwa, pusty bak. AdBlue puste. Dobra, jutro to potankuję, bo muszę o 16 dać samochód dziadkowi. Dziadkowi muszę nadmienić, że on jest młody chłop jeszcze, ale ksywę ma dziadek, bo jest najstarszy z nas wszystkich. Żeby nie było, że to jakiś stary dziad. Żarówka się nie świeci gdzieś. Dobra, jadę tak, jadę zostawić ten samochód, odjadę lawetą, wjadę tą. Jutro odbieram to. Tak, ale jeszcze muszę dzisiaj przyjechać, umyć fotografowi samochód, bo fotograf jedzie tamtą nową. No i tyle. Tu kiedyś u mechanika robiłem coś. Nawet po kogoś. Sosnowiec, to jest panowie Sosnowiec. Sosnowiec, nie wiem jaka mi, jaka dzielnica, ale jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo brzydko i jeszcze z dobrych tematów to wam powiem tak, że tu jest kiełbaska zajebista, tutaj po prawej stronie jest właśnie zamknięte, bo bym sobie chętnie kupił, tutaj wędzarnia i tam kiełbaski się petardowe robią. Dobra, nie zanudzam kłopotami, jadę. Robię manewry, czyli chcę stanąć dwoma wokół dwoma koło siebie. Mam jedną, tu drugą. AdBlue muszę zatankować i nie ma AdBlue, no i pusty bak. AdBlue zatankuje tu, a pusty bak zatankuje. No nie, to zatankuje, będę jechał, nie będę się teraz pieprzył z AdBlue. Dobra, tu jest jedna. Stoi pięknie bez kółeczka, bo młody się rozjebał. Okej, dobra, wezmę najważniejsze rzeczy, panowie, i później posprzątam, bo teraz to mi się nie chce. Odstawione dwie sztuki. Jadę do domu. Przerwa świąteczna. To znowu ja, panowie. Znalazłem, powiem wam tak, czyszczę lawety. Znaczy jedną, bo to jest wyczyszczona po... Jedna jest wyczyszczona po... fotografię wyczyściła, teraz ja czyszczę swoją. Co ja jechałem właśnie dla fotografa. Dzisiaj jest niedziela, wyjeżdża dziadek o godzinie 16-17, wyjeżdża tą starszą, a
Ja, fotograf jedzie z nowym gościem. Bardzo się cieszył, że jedzie w podwójnie. Powiedział, że Michael, myślałem, że ta robota jest nieciekawa, ale jest fajna. Jak jadę, Gorol z Sosnowca jedzie z Hamysem z Rudy. Także na pewno się dogadają, ale to nic. Znalazłem do śrubę do kółka. Była w tym, była w starej lawecie. Nie wyrzuciłem jej, także chociaż to chłopaki będą mieli. Ogarnią temat. Jeden gościu mi odjeżdża właśnie. Małolat nie chciał jechać z Hanysem. Powiedział, że on nie jest niańką. A ja jako dobry szef poprosiłem drugiego kierowcę i się zgodził. Całe szczęście. Także pojedzie przeszkoda. Kończę, panowie, ten odcinek. Troszkę zarosłem. Za niedługo kolejny wskoczy. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.